Tragedia, smutek i rozczarowanie. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się zaraz po spotkaniu Wisła Kraków Chrobry Głogów. Zanim rozpoczniemy sobie analizę tego spotkania na gorąco, oczywiście zachęcam do tego czerwonego, magicznego guzika o nazwie subskrybuj na dole. Kliknijcie koniecznie, żeby być na bieżąco. A teraz czas na materiał. No cóż, Biała Gwiazda zmarnowała właściwie taką jedyną dobrą okazję do tego, by odskoczyć, by sprawić, że kibice znów uwierzyliby w to, że Wisła potrafi dobrze i skutecznie punktować, a przede wszystkim nie zdołała wygrać na własnym terenie z ostatnią drużyną w tabeli. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że Chrobry, powiedziałbym, od kiedy przyszedł trener Plewnia, gra naprawdę nieźle w piłkę. Przed tą przerwą na kadrę taka niespodziewana wygrana z GKS-em Tychy, a więc tą rewelacją początku sezonu. Natomiast dzisiaj na Reymonta oglądaliśmy jedną drużynę, która się broni, która postawiła zasieki i była w tym elemencie naprawdę no, dość skuteczna, ale druga biła głową w mur. To była Wisła ospała, bez pomysłu, bez koncepcji. Oczywiście ktoś powie, że było kilka konkretów. Całkiem nieźle wyglądał Alfaro Jesus na skrzydle, robił przewagę i dostarczał te piłki w pole karne. Oczywiście nad finalizacją trzeba się pochylić, natomiast indywidualnie występ skrzydłowego akurat dzisiaj naprawdę całkiem niezły. Plus Mark Carbo, a więc postać ustawiona na tej pozycji numer 8, też nieźle. Uważam, że przykrył Kacpra Duda, natomiast to wszystko było za mało w tym spotkaniu. Ale od czego by zacząć? Przede wszystkim no ta bramka, którą Wisła straciła, no to jest w ogóle konsekwencja jakiegoś dziwnego zagrania Alfaro Ratona. Mówiąc całkiem szczerze, już jestem zmęczony tym bramkarzem i zresztą krytykowałem tego zawodnika w tym moim dłuższym materiale, kiedy wypowiadałem się na temat Wisły Kraków, możecie sobie sprawdzić. To było zaraz po meczu z Odrą Pole. Natomiast właśnie, znów mamy, powiedziałbym, powtórkę z rozrywki, a więc podobny obraz, co oglądaliśmy w meczu ze Stalą Rzeszów czy z Odrą Pole. Ktoś powie, że był przebłysk i takie, powiedziałem, odrodzenie w tym meczu z Arką wygranym wysoko 5-1, ale okazuje się, że to nie jest pójście za ciosem i jakaś taka powtarzalność Białej Gwiazdy, ale ciągła sinusoida, bo jest wysoka wygrana z mocną drużyną i to taka wygrana naprawdę spora, bo strzelony 5 bramek, pamiętamy hat-trick Rodado, później ten remis w Legnicy, przerwa na kadrę, podczas której trenowano, pracowano i też słyszeliśmy jako kibice takie komunikaty, że Wisła właśnie przygotowywała się na tą kolejną część sezonu i duża praca została wykonana, tymczasem jakby boisko absolutnie tego nie pokazuje. Szkoda absolutnie tej niestrzelonej bramki Jarocha, bo tam wcześniej oczywiście zagranie ręką. Ktoś powie, że wątpliwe, natomiast no ręka jest ręka, takie są przepisy. Oczywiście no co miał zrobić Sobczak z tą swoją ręką, kiedy tam no ta piłka była na styku i później zagranie poszło właśnie do wspomnianego Jarocha, którego bramka oczywiście nie została uznana. Natomiast fakty są takie, że jest remis, dość rozczarowujący i ja myślę, że też no konsekwencja takiej gry, bo nikt mi nie powie, że Wisła naprawdę gra dobrze i brakowało jej szczęścia, tylko to była Wisła ospała, która nie miała pomysłu na rywala, który się cofnął, który grał bardzo konsekwentnie w swojej obronie i też miał kilka sytuacji, bo to też nie jest tak, że Wisła była nieomylna z tyłu, bo kilkukrotnie czy kolej, czy nie piłkarze grali po prostu zbyt słabo i ta piłka przychodziła do zawodników gości, gdzie między innymi Lebedyński wychodził na do niezłych, dogodnych sytuacji. Ja myślę, że tutaj nawet Chrobry mógł zagrozić, strzelając drugą bramkę. Ostatecznie jest remis, który z pewnością cieszy gości i dość mocno frustruje gospodarzy, no bo sytuacja w tabeli jest trudna. Wisła powinna w tym meczu wygrać. Okazuje się, że wciąż no Radosław Sobolewski nie ma recepty na tę drużynę. Cały czas mam wrażenie, że nie wie, w co chce grać, bo ja o tym już zresztą mówiłem po tym spotkaniu z Arką, że potwierdzenie, powiedziałbym, tych słów, że już jest dobrze, zobaczymy za kilkanaście tygodni. Tymczasem jest jedno zwycięstwo, wcześniej oczywiście z Polonią Warszawa, ale nie ma takiej powtarzalności, nie ma konsekwencji, nie ma takiej serii, po której powiedzielibyśmy, że Biała Gwiazda naprawdę fajnie gra w piłkę, a przede wszystkim skutecznie. Jest jakiś problem, mam nadzieję, że coś wkrótce zostanie zmienione, bo na ten moment no to nie funkcjonuje. Po prostu Wisła jest bardzo przeciętna, mozolna, z brakiem pomysłu, no ale zobaczymy. Być może wkrótce to się wszystko zmieni. Kanał 365 dni o piłce. Dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Oczywiście zachęcam do tego magicznego guzika o nazwie subskrybuj. Kliknijcie koniecznie, żeby być na bieżąco. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.